Hej, witam was! Przed nami kolejna przygoda z Logworem, a z tej strony Gal. Mamy modern. Uprowadzenia modern, więc będziemy się próbowali szybciutko uwinąć i zdobyć troszkę meldu. Dobra. True ma taką ciekawą sytuację. Kapitanem jest, ale jest degradowany do technicznego sierżanta, bo nie ma medali. Za to Snake Eyes jest porucznikiem, ale ma dwa medale i jest awansowana na kapitana i to ona dowodzi, co daje nam utru dwa... trzy szały utru. Dwa double taby z double tabem i jeden z rozkazu, czyli trzy szały w jednej rundzie. I to jest nasz recepta na tą misję. Spodziewam się Mechtoida, Cyberdyska i może jakiegoś Seekerów albo Floaterów. Więc teoretycznie powinno pójść szybko i łatwo, przyjemnie, bez żadnego zbędnego ryzyka. O, super, mała mapa, na pewno dla nas dobrze. Będziemy spieszyli się, żeby zdobyć meld. Na tej mapie jest duże szanse, bo całą mapę widzicie na jednym zdjęciu. Macie ten parking i ten budynek, który jest wielkości parkingu, więc no, jedna z szybszych map. Miejsce startowe, lepiej by było, jakbyśmy mieli to. Albo z tej drugiej strony parkingu, no ale dobra. Musimy radzić sobie z tego, co mamy. Na razie nic nie widzimy. Okej. Martwię się, bo nie wiem, teraz z tego miejsca startowego dam radę zdobyć meld. Bo jednak do tego budynku jest kawałeczek. Nasłuchujemy, co tu mamy. Seekery. Okej. No na razie nic. Czy widać melt? Ej, gdzie jest ten melt? No niedobrze, to prawdopodobnie nie zdobędziemy meldu na tej mapie. Żadnego. Już się za to biorę. Wyruszam. Się obcy gdzieś pochowali. Biegnę. Solid copy. Idę. Okej. Okay. Steading weapon. Dobra, coś mamy. 5 dronów. To dobrze. No dobrze, że 5 dronów. Jeszcze się troszeczkę na Overwatche podbijały. Dwa Overwatche trafiona, czyli połowa gdzieś. Co oni będą robili? Dobra. Dobrze, jakby się tak w takiej kupie trzymali, bo to by była możliwość strzelenia. O, słyszymy melt. Byłaby możliwość tam strzelenia rozpryskową rakietą. Troszeczkę im tutaj widzicie krzywdy zrobiliśmy. Kobra, ściągnij z dwóch. Oraz. I dwa. 18. O, 92%, tak? 92% nie trafiłaś. No dobra. I tak się zdarza. True też nic nie widzi. Spoko. Tu 48%. Ciekawe, czy misiek da radę. Da radę. Okej, okay. Lecimy dalej. Szukamy tego meldu. Meld gdzieś słyszałem tutaj z lewej strony. Ale go nie widzę. Pewnie gdzieś za budynkiem jest. Czy Snake Eyes mogłaby to sprawdzić? Nie widzimy tutaj nigdzie tego meldu. Dobra, wbiegnij do środka. Okej, okay, nic nie widzisz. No to dajemy na sprincie do środka i jedziemy, bo tam musimy się spieszyć po ten melt. Nie mamy na co czekać. True, mam teraz dylemat, gdzie cię ustawić, ale dobra, wbiegaj do środka. Czy tam ktoś jeszcze został? Została jeszcze Diesel. Ale zostawimy ich na Overwatchu. O kurde, Seekery. Niedobrze, Seekery, bo są na dachu.
Będę miał problem z ich ściągnięciem. Co one zrobią? O, wleciały do środka. To dobra wiadomość. Ciekawe, czy rakietę będę mógł tam posłać. O, będziesz mogła posłać. No to... Tylko true może oberwać. No dobra. No właśnie, tam jest... Kurde, zagrożony jest true. I Snake Eyes. Dobra, schowaj się tutaj. Strzały true by mi się przydały. Aha, bo tu jest jeszcze bonsai. To może o nią chodziło. Bardziej niż o true. Czy stąd będziesz coś widziała, bonsai? Dobra, będziesz coś widziała. Teraz tak. Dajesz rakietę do środka. Tylko traf, proszę cię. Aha, bo tu jeszcze jakiś dron został. O, nawet zapomniałem o tym dronie. Okej. Okay. Gdzie jest diesel? Tu jest diesel. Diesel rzuci granat. Chciałbym wszystkich ich tutaj jakoś. Ogólnie wszystkich nie mogę trafić, tak? Mogę trafić tych lub tych. Spoko, to zrzućmy tutaj. Więcej może krzywdy im zrobimy. Okej, przydałby się jeszcze jedna rakieta, by się może przydała. Więc nie wiem, czy nie będę chciał dać rozkazu... Aha, nie mam nikogo w pobliżu. Mhm. No szkoda. Dobra. True, czy tego dużego widzisz? Tego. Chciałbym, żebyś do niego dwa razy strzelił. 12. Czy to jest ten duży? Nie, to jest mały. 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 Duży. Dobra. Może go zabijesz? Nie. 9. Okej. Okay. Szkoda, że nie mogę dać rozkazu Diesel, żeby mogła... Może możesz już ten rozkaz oddać? Kurde, nie możesz nikomu oddać rozkazu. No, szkoda. 57... 90. A może tam ktoś jest większą... O, właśnie. Ty widzisz tego, tego i tego. O, tego, dobra. To spróbuj go ściągnąć. Ach. No, szkoda. 91, okej. Okay. Ty ich widzisz wszystkich. Dobra, to strzel do tego. Okej, okay. A ty byś zabiła go. No widzicie, jaki paradoks. 59% dajesz. Okej. Okay. Zostały jeszcze dwa... 75. Ty masz 80 i 76. Dobra, spróbuj do tego. Okej, okay, mamy go załatwionego. Ty tego, mam nadzieję, że trafi. 78%. Tak jest. Zostaje nam jeszcze jeden w środku. Czy ty się ruszałeś? Nie, nie ruszałeś się. No to podbiegnij do niego. Będziesz miał może odrobinkę większe szanse. 69. Mhm. O nie! Dobra, żyjesz, misiek. True dokończysz? Nie no, true i tak mam awans, więc dajmy może jakimś, nie wiem, diesel. Dobra. O, koniec misji. Super. Więc jest szansa, że dostaliśmy meldu. Ciekawe ile. Misiek pójdzie sobie odpocząć. Dobra, ale misiek nie jest elity, więc raczej się nie musimy... O, dwa awanse, tak jak myślałem. Teraz tak, odporność na krytyczne, czy stabilność? To nie bierzemy, bo niby masz suppression, ale rzadko używasz to suppression, więc wolę chyba dać ci tą celność. Okej, okay. Bo z tym momentu, że teraz masz 8, jak założysz zbroję, będziesz miał 15, więc zawsze ten 1-2 strzały wytrzymasz. Teraz ciężka sprawa jest Snake Eyes. Dlaczego? Bo nie ma low profile, więc nie za bardzo bym chciał to brać.
Z drugiej strony ona jest szybka i można by było jej to dać. Ale chyba mimo wszystko wolałbym jedno z tych. Ponieważ ona nie ma low profile, ma lepsze strzelanie do latających, a te dwie rzeczy są związane właśnie z latającymi i z flankowanymi. Tylko że tak, tutaj mamy tak, że jeżeli mamy latającego lub flankowanego i go trafi, albo odkrytego, go trafimy na przykład, możemy jeszcze się wycofać, albo go drugi raz do niego strzelić i zabić. Czyli to jest takie bardziej indywidualne, a to jest bardziej drużynowe. Jeżeli nam drużyna cała osłabi jakąś taką postać, na przykład floaterka z bektoida, z ektopoda, floaterki, z seekerki, etc., no to wtedy ona może dobić i ona tak jak łowca mogłaby wykończyć cały oddział, na przykład jakieś, nie wiem, chrysalidy lecą na nas, 5 chrysalidów i ona potrafi całą piątkę wysprzątać, dlatego chyba jednak to. 22 meld, dobra, czyli jeden meld pewnie się nam przedawnił, bo na takich mapach najczęściej jest około 30 Czech, no ale dobre. O, mamy Eloisu, mamy snajperkę, mamy kolejną. Bardzo mnie to cieszy, bo może będziemy już mogli do Foundry sobie wejść i nie mamy kasy. Dobra, kasy nie mamy. To nie jest problem, bo kasa zaraz się znajdzie, tylko sobie coś sprzedamy. Możemy sobie sprzedać na przykład jedno takie, już jest kasiorka na tyle Foundry. Okej, to będzie duży plus, jak to zrobimy. Kolejne Aloysy. Mamy bazę w Kanadzie. Teraz pytanie, czy chcemy do niej lecieć. Na razie czekamy, bo nie mamy klucza. Mam nadzieję, że ten odcinek jest w poniedziałek. Więc jest spora szansa, naprawdę jest spora szansa, że zdążycie mi doradzić. Medium. Leci nisko. A, z medium raczej nie mamy szans. Wrócił Gecko. Sierżant 155 za dwa generatory. No dobra, sprzedajmy to. Wiem, że to nam się przyda do Firestormów, ale tak naprawdę to tego Firestorma kupimy tylko jednego. Zresztą ile kosztuje taki Firestorm? Firestorm. Gdzie jest Firestorm? Zresztą tego mogę pokupować jeszcze z dwa, powiedzmy. Z dwa takie. I dwa takie jeszcze sobie dokupmy. Gdzie jest Firestorm? Jest Firestorm. Firestorm kosztuje 4 generatory, to byśmy mieli i 8 komputerów, ale nie wiem, czy nie wstrzymam się z tym Firestormem do ataku na bazę dekanatę i wtedy to się zmniejszy do 400, tu do 80, tutaj do 3 i do komputerów 6, więc chyba się wstrzymamy, więc poczekamy na Kanadę. A teraz czekamy na jakąś fajną misję. Ponaprawiało nam się sporo rzeczy. Opracowaliśmy bronie plazmowe, ciekawe tylko jakie. Lekką plazmę, pistolet plazmowy, czyli nic szczególnego. Nie mamy Elerium, więc braku laku musimy się zająć autopsją z tego Eferiala. Przydałoby mi się lądowanie jakieś. Bardzo duży podchodzący do lądowania. Nie mam szans z nim, więc lepiej nawet... O, terror. Dobra, mamy terror mission. Spoko. Pytanie jest jeszcze jedno. Jest 23 godziny. Za ile wraca żółtek? Żółtek wraca za 16. Dobra, czekamy. Mam odcinek 15 minut, więc myślę, że odprawę zrobię, tylko poczekam sobie na żółtka. Wrócił true, jest już żółtek, dobra. No to lecimy. Biały. O, miałem tego, łowcę wysłać do... Miałem łowcę wysłać na... trening psioniczny, bo ma 500.
Kurde, zapomniałem trochę o tym. Za ile wraca mi... Snake Eyes, za dwa dni. No to na Snake Eyes nie poczekamy. Dobra, to łowca, pójdziesz na tą misję, a po tej misji pójdziesz na trening. Bierzemy na tą misję... Truch, chcesz iść? Może Truch czy Pączek? Dobra, niech będzie Truch. Zresztą, patrzcie, porównajmy sobie Pączka do Truch. Pączek ma 6 życia, czyli mniej od Truch. Chyba jest szybszy. 91, 15 szybkości, 50... Na pewno przegrywa w życiu, przegrywa w woli. Wygrywa na razie w celowaniu, ale po awansie może być podobnie i troszkę będzie szybszy. Dobra, ale damy sobie True na tą misję, niech zdobywa. Jeżeli idzie True, to idzie z nim Gecko. Gdzie jest Gecko? Chyba już Gecko wróciłeś. Ej, Gecko, gdzie ty jesteś? Jest Gecko. Okej. Snajpera to można by było dać tą, jak ona się nazywała? Smoky. Dajmy sobie żółtka. Jakiegoś medyka, tylko to jest chyba nie ostatnia linia, jeszcze chyba jest z tyłu jedna linia, jeden z tyłu w linii. A może to jest tylny. Dobra, medyka. Czy ja chcę złotego aż? Może Strix sobie poradzi. Zresztą Strix też jest na awans, widzicie, ma awans, więc pasowałby ją wysłać. Gecko też będzie musiał iść, więc musimy poczekać, aż powracają po tej misji i będę ich wysyłał, żeby się troszeczkę... Teraz tak, może jakiegoś inżyniera, no Molek niech idzie, no dobra. Dobra, jest skład, który powinien sobie poradzić. Jeżeli by wyskoczyły chrysalidy, mamy łowcę, który sprząta. True jako cięższe działko, Bioł z close combatem. Myślę, że jest to ok. Żółtek jako ten, który będzie napierniczał. Teraz ich tylko uzbroimy i lecimy. O, mamy te plazmy, tylko pytanie, czy ja... To daje 1 do 3 redukcji pancerza i do mechanicznych, więc nie wiem, która jest tutaj lepsza w tym momencie. Mamy dwa. Jedną mógłby sobie wziąć na pewno na sprawdzenie żółtek. I tutaj tą dodatkowe obrażenia od laserowych broni. Smoki dostanie nie tą zbroję, bo na pewno mi ich braknie tą nową snajperkę. Ona chyba ma więcej amunicji, prawda? Ona ma 3 amunicje plus... Jedną dodę w kieszeni i jedną, czyli 5 strzałów będzie miała, jeżeli bym to mu jej dał. No dobra. Na razie zestawmy ją tak, zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Strix, czy ja chcę cię uzbroić w Disabling Shota, czy nie? Znaczy Disabling Shota ma teoretycznie smoki, więc ty byś mogła sobie wziąć jakąś normalną broń. Okej, bioły. Tutaj też mam dylemat, no ale weźmiemy chyba, wypróbujemy te laserowe broń. Jak już wydałem tyle kasy na nie, no to je wypróbujmy. No bo tam mamy tą redukcję pancerza i mamy większe obrażenia do mechanicznych. Nie wiem jak będzie z tą bronią, ale jest droższa, no to zawsze tam troszeczkę więcej... Nie, to jemu damy Aquaflowerem, może akurat coś się uda uchwycić na tym terrorze. True jest uzbrojony, tylko nie ta zbroja, co trzeba. Gecko na razie musisz mieć tą broń. Nie zrobiłem jeszcze tej drugiej broni, trzeba będzie ją zaraz zrobić. Laserową broń po prostu ci zrobimy. Zielona amunicja prawdopodobnie dla ciebie. Zastanawiam się, czy żółtkowi nie dać zielonej amunicji jeszcze. Ono nie, on nie może, bo on ma tą dobrą broń. Plazm, tą laserową broń.
No dobra, będziesz miał laserówkę. Może ja bym laserówkę dał tobie? Nie, bo tu mogą być mechaniczne, więc ty może sobie jednak weź zieloną amunicję i scope, Aflowera. Dobra. Czy ja to potrzebuję ci dawać? Teoretycznie chyba nie, może weźmiemy, może ci dam akurat tym razem scope'a, żebyś jeszcze lepiej strzelał. Gecko, nie dostałeś rakiety. Nic lepszej. Dobra. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystkie zbroje są wydane. Tak, wszystkie, więc wszyscy mają zbroje. Bronie mają też wszyscy, więc jesteśmy gotowi na kolejną misję, ale to już jest kolejna przygoda, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!